Cześć, siema kochani. W dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, jak używało mi się tego iPhone'a 12 mini przez ostatnie dwa lata. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku powiem wam, dla kogo uważam, że ten telefon jest przeznaczony i dla kogo jest on idealny. Porównam go z iPhone'em 13 mini i czy uważam, że... Warto dopłacać do iPhone'a 13 mini. E, powiem wam też, co sądzę właśnie o rozmiarze tego wyświetlacza i co uważam o w ogóle rozmiarze tego telefonu. I przede wszystkim powiem wam, co sądzę o tej baterii, czy przeszkadzała mi tak mała bateria w tym telefonie. Także. Jeśli również jesteście fanami takich małych telefonów jak ja, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przeciwników również zapraszam do oglądania, bo może zmienicie swój punkt widzenia na temat tak małych telefonów. Zapraszam do oglądania. I zacznijmy od designu tego telefonu. Jak widzimy tutaj w iPhone'ie 12, Apple postawiło na wygładzenie tych boków i dostosowanie ich do tego, jak iPhone wyglądał kiedyś, właśnie za czasów iPhone'a 5s. Ja tutaj mam właśnie iPhone'a SE 2016, który jest moim ulubionym iPhone'em wszech czasów i używałem go również przed przysiadką na tego właśnie iPhone 12 i przesiadam się tylko ze względu na po prostu lepszy aparat. I do aparatu przejdziemy jeszcze oczywiście zaraz. I chciałem wam powiedzieć po prostu, że no ten iPhone jest dla mnie i tak zawsze ulubiony, więc znacie już moją perspektywę, ja bardzo lubię małe telefony. I zaraz przejdę do, do tego, dlaczego, i oczywiście przejdę też do tego, dla kogo uważam, że jest ten telefon. I w ogóle od tego zaraz zaczniemy, bo uważam, że jest to taki dobry kontekst, żeby zacząć ten film i na tej podstawie patrzeć na wszystkie jego cechy. Także wracając do tego designu, teraz jest to w miarę oczywiste, bo od chyba pięciu generacji iPhone, czy tam czterech, iPhone cały czas miał właśnie te płaskie boki, czyli 12, 13, 14, 15, cztery generacje. I właśnie to ten trend zapoczątkował właśnie iPhone 12 i ten iPhone 12 mini no dla mnie jest prawda świetnym telefonem, bo jeśli chodzi już o ten jego rozmiar, to jest to jedyny telefon, gdzie można go obsłużyć jedną ręką, ponieważ już wyświetla 6,1 cala, czyli taki jaki jest na przykład w iPhone'ie 15, 15 Pro i, i tak dalej. Tam nie możemy już na przykład kliknąć jednym, jedną ręką, żeby się cofnąć do Prawej górnej części ekranu, i żeby to zrobić, prawda, tylko jedną ręką, i żeby go stabilnie nadal trzymać, właśnie w ręku, ani nie możemy zejść również do tej prawej dolnej części ekranu. Niestety w tych większych ekranach, w większym rozmiarze iPhone'ów staje się to już po prostu bardzo niestabilny ten, ten uchwyt tego iPhone'a, więc może mam on dużo łatwiej wypaść z ręki. No i teraz zacznijmy od tego, jakim ja jestem użytkownikiem um, telefonu, co ja robię na telefonie. No i właśnie tutaj jest ten problem, że ja niewiele robię na telefonie. Większość rzeczy, które robię, to robię po prostu na komputerze, ponieważ ma on dużo większy ekran i jest mi dużo wygodniej, prawda, przeglądać internet, kupować jakieś, jakieś rzeczy, nawet przeglądać social media, oglądać YouTube'a, cokolwiek. Jest mi dużo wygodniej robić na tym wielkim 16 celowym po prostu wyświetlaczu w moim ym, komputerze i również tutaj dołączonym y, drugim wyświetlaczu. Także ja nie jestem tutaj użytkownikiem, y, który Wszystkie rzeczy właśnie robi na telefonie, więc ja mam inną perspektywę na to. Nie jestem na tyle minimalistą, żeby jakby całe moje życie przenieść tylko na jedno urządzenie. Dodatkowo posiadam również iPada, iPada Mini i. Jak już miałbym wybierać, prawda, jakieś urządzenie małe, na którym miałbym oglądać na przykład coś albo co, cokolwiek innego robić, to wszystko, co mogę robić na iPhone'ie, mogę również robić na iPadzie mini. I jedyne, czego nie mogę właśnie robić, to nie mogę wziąć ze sobą za bardzo iPada mini, i robić nim zdjęć. No, zresztą on ma i tak niezbyt dobry aparat, więc nie do końca chciałbym to robić. No i w związku z tym, że ja nie uważam, że na telefonie możemy zrobić zbyt wiele produktywnych rzeczy, to nie za bardzo mam ochotę posiadać iPhone'a z bardzo dużym, pięknym wyświetlaczem, który zachęcałby mnie do tego, żeby. No co, wiele robić na telefonie? No konsumować na nim jakiś, jakiś content, tak? Z tego powodu nie miałem zupełnie problemu z tym, żeby jeszcze do praktycznie niecałych dwóch lat temu e, używać cały czas tego iPhona SE 2016, ponieważ e, ja telefonu używałem głównie do dzwonienia. Oczywiście nie chciałem mieć takiego e, dumpfona, takiego. E, Telefonu, prawda, z fizycznymi przyciskami, tylko do dzwonienia, bo również chciałem korzystać z różnych aplikacji, czy tam sprawdzać mapy i używać normalnie smartfona, i ja uważam, że nawet taki stary iPhone, jak iPhone 13 iPhone SE 2016 spełnia tą funkcję, a przede się na tego iPhone'a głównie ze względu na to, że w tamtym iPhone'ie brakowało mi po prostu miejsca, tak? Więc chciałem mieć więcej miejsca na telefonie, 128 GB i chciałem również ym, pokorzystać, bardzo lubię też ten szerokokątny obiektyw i również właśnie aparat jest tutaj le lepszy w tym telefonie, więc chciałem z tego głównie pokorzystać. I muszę to wam powiedzieć, jakie są moje odczucia na temat tego telefonu. Yy, dla niektórych jest to yy, zbyt stary i w ogóle telefon do niczego się nie nadaje, a dla mnie ten telefon jest naprawdę zbyt dobry. Ja tak mało używałem ten telefon, no bo używałem go głównie, jak wychodziłem gdzieś z domu na jakichś wyjściach, czy tam jak uprawiałem jakiś sport, więc jego właśnie ten rozmiar był dla mnie bardzo wygodny. Dla mnie ten telefon głównie leżał sobie na ładowarce w domu. I ja nawet czułem taki pewien dyskomfort, że mam zbyt dobry telefon. Nie wiem, może to jest, może to jest dziwne, prawda? Ale tak, tak dokładnie było. Jakby posiadając jakąś tak dobrą rzecz. Ja bym chciał wykorzystywać jej możliwości i funkcje, które ona mi daje, a ja zupełnie nawet nie wykorzystywałem funkcji tego telefonu, który tutaj mam. I naprawdę nie był mi potrzebny nawet tak wspaniały ekran i nawet tak, tak, tak duży ekran, jaki tutaj jest. Muszę przyznać, że bardzo cenię sobie również to, że nie martwię się mając taki tańszy telefon, ponieważ on kosztuje teraz około 1000 złotych, troszeczkę ponad 1000 złotych. Naprawdę nie martwię się tym też, że ktoś mi ten telefon ukradnie. No nie jest to dla mnie jakaś bardzo duża strata, więc jest to jakaś też również wartość dodana. No i tak jak mówiłem, do uprawiania sportu w lecie przede wszystkim bardzo doceniałem ten telefon. Teraz jest zima. i i teraz nie, nie gra to dla mnie takiej dużej roli, bo mam większe kieszenie, prawda, w kurtkach, ale jak już nosi się krótkie spodenki i chce się wyjść z domu i mieć dalej tą łączność po prostu ze światem, bo nie mam akurat w moim zegarku zainstalowanej eSIM, mimo że ma on taką możliwość, to w Polsce nie jest to bardzo łatwe, nie wszyscy, nie wszyscy operatorzy, mój operator tego akurat um, nie daje, więc musiałem również znosić ze sobą cały czas e, ten telefon, ale też chciałem, bo chciałem też uwieczniać jakieś tam chwile, chciałem robić jakieś tam zdjęcia, więc e, taki mały, mały aparatik właśnie ze mną e, bardzo mi się dobrze sprawdzał. I tu jeszcze muszę zaznaczyć, że rozdzielczość tego telefonu jest taka sama jak iPhone'a nawet i nowego 15. Więc pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnego gorszego telefonu. Jest ekranu i jest on może tylko troszeczkę ciemniejszy niż te najnowsze iPhony 15, ale do iPhone'a 14 to był ten sam ekran, który był używany w iPhone'ach, więc no też przyznaję, że po przesiadce z iPhone'a SE 2016 bardzo doceniałem również jasność tego ekranu, no bo jest to faktycznie w praktyce przydaje się taka jasność właśnie na pełnym słońcu. Ale główną wadą tego telefonu podkreślaną przez bardzo dużo osób, i bardzo dużo osób mówi innym ludziom, żeby nie kupować tego telefonu, to jest właśnie żywotność baterii. Dla mnie ta bateria to wytrzymała nawet i ponad jeden dzień, tak? Ja. Z telefonu bardzo mało korzystam, bardzo mało. Ym, głównie on leży u mnie, yy, tak jak mówiłem, na ładowarce, więc też w ciągu dnia się doładowuje. Nawet jeśli z niego już skorzystam, to on się ciągle doładowuje. Yy. I powiem wam, że tylko jeden raz, jeden dzień przez te prawie dwa lata mojego użytkowania tego telefonu zabrakło mi w nim baterii. I było to dzień, kiedy wybraliśmy się z Kingą do Parku Narodowego w Zakopanem, Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mieliśmy iść tylko na Czarny stawia, ja sam nie wziąłem żadnego powerbanka, nic, ale jednak pod wpływem chwili i był ładny dzień, poszliśmy aż na Zawrat. Przerodziło się to w bardzo długą wędrówkę, tak, gdzie wróciliśmy do... Tam się schodzi z morskiego oka do, do autobusu po drugiej stronie, prawda, tam, tamtych gór, zeszliśmy tam gdzieś około godziny 21, po 21 i dopiero właśnie wtedy ten telefon w tym busie mi padł. A mimo, że ja robiłem tam zdjęcia, nagrywałem tam jakieś filmy. I przyznaję, pewnie więcej tych zdjęć, i więcej filmów bym stamtąd nakręcił. Zwłaszcza już schodząc z tego zawratu, już miałem mało procent baterii. A wiedziałem, że jak tam zejdziemy, będę chciał jeszcze się może skontaktować, zamówić sobie jakieś jedzenie, więc nie chciałem go do zera wyładować. I po tym wyjeździe zakupiłem sobie taką baterię MagSafe, po to, żeby mieć taką małą baterię właśnie na takie dni. Gdzie wychodzę i gdzie będę tego telefonu troszeczkę więcej korzystał, a nie chcę mi się brać jakiegoś większego em, PowerBanka, takiego jak na przykład tutaj mam od firmy Nevel, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. I kochani, od kilku miesięcy testuję ładowarkę sieciową, stację do ładowania bezprzewodowego smartfonów oraz PowerBank od firmy Nevel. I muszę przyznać, że korzystałem prawie ze wszystkich funkcji, które te sprzęty oferują. Po pierwsze, w sercu mojej stacji ładowania jest przymocowana szybka ładowarka 100 W w technologii GAN, czyli Azotku Galu. Jest to nowa technologia ładowania pozwalająca na zmniejszenie rozmiarów ładowarek oraz ich przewodnictwa cieplnego, dzięki czemu są oszczędniejsze, mają mniejsze staty energii ciepła. Ta konkretna ładowarka ma maksymalną moc aż 100 W z jednego portu USB-C lub łączną moc 95 W, jeśli podepniemy do niej sprzęty do większej ilości portów. Co ciekawe, tak wygląda zasilacz od Apple do MacBooka Pro 16 o mocy 96W z tylko jednym wyjściem USB-C. Ta ładowarka jest podpięta do indukcyjnej stacji ładowania 4 w 1 od Nevel, gdzie ładuję mojego Apple Watcha, AirPods oraz iPhone'a. Co ciekawe, ta ładowarka jest kompatybilna z iPhone'em ze złączem Lightning oraz nowymi iPhone'ami 15 ze złączem USB-C. Poza domem oraz na wyjazdach mojego iPhone'a 12 mini ładowałem z użyciem ładowarki właśnie MagSafe oraz z użyciem indukcyjnego powerbanku GP12 od Nevel. O tym powerbanku zrobię Wam jeszcze osobny film, ale bardzo polecam Wam właśnie powerbanki z indukcyjnym ładowaniem, jak właśnie na przykład ten Powerbank. Jest to bardzo wygodne, bo nie musimy ze sobą zabierać kabli. Dodatkowo ten Powerbank ma bardzo dużą moc, bo aż 24 000 mAh i również może on ładować nie tylko poprzez Power Delivery takie najnowsze laptopy ale również ma tutaj złącze DC i można ładować, i w zestawie są takie różne końcówki, można ładować inne laptopy, takie Windowsowe, poprzez złącze tutaj DC. Także bardzo fajny powerbank. Zobaczcie sobie, jeśli macie właśnie jakiś laptop ładowany właśnie z Windowsem, ze złączem DC. A my wracamy do filmiku. Kochani, powiedziałem wam już o wyświetlaczu i o baterii, czyli powiedzmy o najważniejszych aspektach tego iPhone'a, ale koniecznie oglądajcie do końca, bo powiem wam, dla kogo ja uważam, że ten iPhone jest idealny, i naprawdę jest to dla bardzo dużej grupy osób. Ja sobie wypisałem te osoby i tak się właśnie zastanawiałem, dla kogo ten iPhone jest, i naprawdę to jest bardzo duża grupa osób, więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby nie przegapić, czy może właśnie dla Was on jest bardzo dobry. A teraz jeszcze wróćmy do jego wydajności. Otóż jest on zasilany chipem A14, czyli ma on tylko jakby dwie generacje gorszy chip niż iPhone 15, który jest 3 generacje od niego nowszy. Także, no bo wiemy, że w iPhone'ie 14 został tutaj użyty ten sam chipset, który był w iPhone'ie 13. Tak naprawdę jego prędkość jest zupełnie taka sama jak w iPhone'ie według mnie 15, którego również y, testuję obecnie. I Kinga ma iPhone 15, ja mam iPhone 15 Pro i właśnie sobie go testuję, bo będę się przesiadał z tego telefonu. O tym jeszcze zrobię wam osobny filmik. Ale przyznam Wam, że ja nie zauważyłem żadnej różnicy w jego działaniu. W tamtym iPhone'ie co najwyżej y, te aplikacje nie zamykają się tak, się tak często, ponieważ mają więcej RAMu. Ale jeśli chodzi o takie działanie y, na co dzień, to naprawdę ten iPhone 12 mini. Jest bardzo szybki. Nie wyobrażam sobie, jak, co musiałoby się stać, żebym ja w ogóle miał polecać wam jakiegoś nowszego iPhone'a, tylko ze względu na to, że, że ten iPhone jest już za wolny. Tak? On jeszcze będzie miał wsparcie przez 2-3 lata i uważam, że jest on teraz obecnie iPhone'em oferującym najlepszą wartość do ceny. Ale do tego jeszcze przejdziemy zaraz. I teraz przejdźmy do aparatów. I dlaczego właśnie ja zmieniłem również iPhone'a mojego SE 2016 na tego nowszego iPhone'a? Powiem Wam tak. Było to również spowodowane tym, że na przykład nie mogłem podpiąć nowszego Apple Watcha do takiego starego iPhone'a i to uważam, że jest bardzo dziwnym wymysłem Apple, że nie można tak zrobić, bo wtedy... Nie można tak samo zaktualizować Apple Watcha do nowszego właśnie oprogramowania, jeśli nie mamy tego nowszego iPhone'a. Jeśli już ten Apple Watch jest aktualizowany, to nie możemy już go sparować ze starszym iPhone'em, który ma ten starszy, na przykład iOS, nie wiem, 15 albo 16. No i tutaj przychodząc do aparatów, to ja jestem bardzo zadowolony, bo tak jak mogę go teraz również porównać do iPhone'a 15, to przyznam Wam, że... Jeśli chodzi o zdjęcia, to wiadomo, że w dobrym oświetleniu iPhone zawsze robi bardzo, bardzo dobre zdjęcia. I ja nawet tutaj w iPhone 15 mam tutaj problem z tym, że nie łapie on często ostrości na twarzy w jakiś ciemniejszych właśnie głównie w pomieszczeniach, tak, bo na zewnątrz tutaj nie ma problemu ani iPhone 15, ani nawet, ten iPhone 12. Jeśli chodzi o ten obiektyw ultra szerokokątny, no to również przyznam, że bardzo lubię nim nagrywać i ma on jak dla mnie tą samą jakość co te najnowsze ultra szokokątne obiektywy w iPhone'ach 15, bo tutaj, tutaj one też nie zostały zbyt za bardzo ulepszone, więc to mam, to Wam również mogę polecić, to Wam właśnie pokazuję kilka zdjęć i filmów, które ja robiłem tym telefonem i taki sam telefon, również iPhone'a 12 mini używała moja dziewczyna, Kinga, która nagrywała też nim bardzo często vlogi. Ma on tak dobrą jakość, że jeśli nagrywamy na zewnątrz, to spokojnie możemy nim nagrywać kontent na YouTube'a i myślę, że Naprawdę będzie to świetna jakość. Co najwyżej możemy użyć jakiegoś zewnętrznego mikrofonu, żeby, był, żeby polepszyć tutaj tą jakość audio, ale Kinga również używała go na zewnątrz z tym wbudowanym mikrofonem, i również można było spokojnie używać to tego, co nagrała. Więc, więc, jak dla mnie, jest on naprawdę wystarczający dla większości osób. Nawet tutaj widzicie osoby, które, tak jak mówię o Kinze, które tworzą jakiś content w social media. To nawet dla takiej osoby ten, ten telefon jest bardzo dobry. Żywotność tej mojej baterii i jej zdrowie tej baterii, to ono spadło do 81%. Ja też go nie kupowałem nowego, także on, jak go kupowałem, to miał chyba tam 92-93% i spadło to przez te no, ponad półtora roku, prawie dwa lata, o te około 10%. Powiem wam, że na przykład teraz mam to jego włączonego, mam screen on time ym, 32 minuty i spadły 2%, 2 naładowania. Więc ja naprawdę, jeśli ja rozumiem, że jeśli tutaj włączymy jakieś gry, czy, czy jakieś inne aplikacje, to ta bateria zacznie spadać, ale no, no mi naprawdę ten telefon zupełnie trzymał cały dzień spokojnie. Jeśli on sobie na przykład leżał, tak, i jeśli ja go nie używałem, to on, to on tak sobie mógł leżeć przez dwa dni i jakby tutaj nie ma problemu z tym. Jest, jest grupa osób, które potrzebują telefonu do, do pracy, nie wiem, kurierzy i jakieś inne osoby, które cały czas mają włączony telefon i potrzebują, prawda, i większy ekran, i lepszy Baterię, ale ten telefon jest naprawdę dla bardzo dużej grupy osób, i zaraz właśnie przejdziemy do tego, ym, dla kogo on jest. Ale pierwsze wam jeszcze porównam go z iPhone'em 13 mini, gdzie iPhone 13 mini, no, rzekomo, ma troszeczkę lepszą baterię. Jest on prawie dwa razy droższy niż ten iPhone. Ja uważam, że zupełnie on się nie opłaca, bo tego iPhone'a używanego możecie znaleźć już za. 1200, nawet za, za 1000 zł po prostu, a iPhone 13 mini zaczyna się od 1000 zł więcej, od, od 2000 zł, więc ja uważam, że ten iPhone jest, jest świetną wartością, naprawdę kupcie sobie go i możecie go używać jeszcze przez najbliższe dwa lata i później może zmienić na iPhone na 13 mini, jeśli będziecie poczuwali taką potrzebę, mimo że tamten iPhone 13 mini, wno wiele się nie różni od iPhone 12 mini, ma praktycznie taką samą kamerę, ma podobną szybkość łączności, ma troszeczkę tam lepszą wydajność baterii, ma ten sam ekran, więc ja, jeśli na przykład, załóżmy, zmieniłbym, załóżmy, podmieniłbym mojej mamie iPhone'a 12 mini, iPhone'a 13 mini, to ja jestem przekonany, że ona by nawet nie, nie zauważyła w ogóle tej różnicy, jeśli był, byłby ten sam kolor. Jestem o tym przekonany. Także mm, naprawdę nie myślcie, że to będzie. Że w ogóle nawet przejdziecie, załóżmy, ja na mojej mamie zmieniłbym iPhone'a XR na iPhone'a, nie wiem, 14 albo 13, ja podejrzewam, że ona by i tak nie zaważyła wielkiej różnicy. Bo w praktyce tak jest, kochanie, jak, jak, jak oglądamy po prostu te recenzje i skupiamy się na tych opcjach, ale dla przeciętnej osoby tutaj wielkiej różnicy naprawdę nie ma. No i ja właśnie ten telefon poleciłbym głównie dla osób. Nazwałbym ich mało użytkującymi telefon, i osoba, osoby, które nie polegają na telefonie do zarabiania pieniędzy. Czyli to są akurat osoby, które nie korzystają za bardzo z internetu, telefonie, z aplikacji, no czyli na przykład seniorzy, tak? No to, to przede wszystkim takie osoby, to naprawdę ten telefon jest dla nich aż nadto, że tak powiem, yy, zbyt dobry, ale za taką cenę, jaką on teraz można go dorwać, używanego za 1000 złotych, no to jest to bardzo dobry, no bardzo dobry zakup, ponieważ ono starczy jeszcze naprawdę na kilka lat. Oczywiście nie musimy mieć telefonu tylko wtedy, kiedy on ma, on ma wsparcie. Możemy dalej używać telefon, kiedy on już mu się to wsparcie skończy. No ale tu bym polecał do takich osób. Drugą grupą e, osób są to pracownicy umysłowi, którzy pracują e, stacjonarnie. E, czyli na przykład e, jacyś urzędnicy, sprzedawcy. Takie osoby zazwyczaj e, przez cały dzień siedzą przed jakimś innym komputerem e, w pracy. Zresztą mają gdzieś pod, obok siebie jakąś ładowarkę, więc e, to również nie jest dla nich problem, żeby po pododować takie Telefon, więc uważam, że taki telefon jest dla nich po prostu świetny. Trzecią grupą osób są według mnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, własną działalność usługową, które muszą zakupić drogi sprzęt doświadczenia tych usług. I muszą właśnie również brać pod uwagę tą amortyzację tych sprzętów, które muszą kupować, czyli na przykład dentyści, fotografowie albo um, wideografowie, tak? To są osoby, które tak czy siak nie mogą polegać na telefonie, nawet na iPhone'ie 15 do produkcji właśnie um, właśnie tych zdjęć i tak będą to robić różnymi kamerami, a dodatkowy sprzęt powoduje właśnie to, że no mogą się no, tylko stresować, tak? Tym, że, że mają coraz więcej przedmiotów w swoim w swoim życiu, które mogą się zepsuć, które muszą e, amortyzować, więc dla takich osób również polecałbym właśnie taki tańszy telefon. Bo no, na przykład e, fotografowie, tak czy siak, muszą polegać na kamerze i na komputerze, na którym będą obrabiać swoje zdjęcia. Więc ja też myślę, że dla nich to nie jest jakieś niezbędne. Albo osoby, które robią jakąś wy wykończeniówkę, tak? albo jacyś elektrycy czy mechanicy, e, którzy również mają jakieś, jakieś drogie m, sprzęty. I no nie chcą, niekoniecznie chcą inwestować w kolejny drogi telefon, nie wiem, iPhone'a 15, 14, to myślę, że taki telefon dla takich osób jest naprawdę aż na to wystarczający i nie trzeba się, nie wiem, fleksować, żeby ma się jakiś telefon. Dla, dla mnie to, to nie jest w ogóle żaden powód do um, do, do flexu, jakim mam telefon, tak, to jest jakieś narzędzie, które po prostu używam do, do życia, do spokojenia jakichś tam moich potrzeb. I czwartą grupą to są pracownicy fizyczni, którzy nie chcą się również martwić o drogi telefon ze względu na specyfikację miejsca pracy, tak? czyli na przykład budowlańcy, osoby pracujące na produkcji, albo sobie pracujące w gastronomii. Ja wiem, że można tutaj założyć jakieś e, case'y ochraniające ten telefon, no ale mimo wszystko mamy tam do czynienia z różnymi płynami, e, jakimiś tłuszczami i ja nie chciałbym mieć w takim miejscu pracy e, jakiegoś super iPhone'a, nie 15-14 i martwić się, że zarysuje sobie obiektywy albo jakieś inne, albo po prostu ten telefon mi, mi się zniszczy, tak, nie wiem, spadnie na niego cegła. Jacyś magazynierzy również, operatorzy maszyn, gdzie, no, uważam, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ten telefon może im się zniszczyć, czy, a tak czy siak, w ciągu pracy, no za bardzo z telefonu nie będą korzystać, tak? Mo, nie, może będą puszczać muzykę, tak? Ale to, to spokojnie mogą sobie takie, stać z takiego tańszego telefonu. I ogólnie uważamy również, że osoby aktywne fizycznie, które mało czasu spędzają przed telefonem, potrzebują małe urządzenie, które im nie przeszkadza. Jeśli osoby na przykład biegają i chcą słuchać sobie podczas biegu muzyki, osoby jeżdżą często na rowerze, albo w ogóle chodzą na spacery, są ogólnie aktywne fizycznie, uważam, że taki duży telefon będzie im przeszkadzał, bo ja wiem, że tak jest po sobie, tak też wiem, że mi to przeszkadza. Kolejną grupą użytkowników, i tak teraz już szybko powiem, którą uważam, że powinni mogli sobie, powinni kupić sobie taki telefon, bo są tańsze i mniejsze, to są użytkownicy, którzy mają już inne sprzęty, właśnie na przykład laptopa, albo mają iPada, mają sprzętach, na których mogą i tak przeglądać internet, i na których jest to po prostu wygodniejsze, ponieważ są, mają one i tak większe ekrany. Siódmą grupą osób, które uważam dla których jest ten telefon, to są osoby, które długo pracują i które również posiadają rodzinę. Chodzi tutaj mi o godzinę pracy, jak pracują 12 godzin dziennie. Czyli to są takie osoby, które mało korzystają ze smartfona lub wykorzystują go tylko do dzwonienia i okazjonalnego użycia jakiejś aplikacji typu mapy, tak przeglądarka, albo aparat. Ósmą grupą osób, które uważam, że mogą właśnie używać taki telefon, to są osoby właśnie ze słabą, taka, ze słabą koordynacją, jakieś osoby z niepełnosprawnościami, albo osoby zdrowe, ale takie niezdarne, na przykład y, dzieci, osoby, które jeszcze nie mają takiej wyrobionej jakby zaradności, bo mniejszy telefon, po pierwsze, pewniej trzyma się w dłoni i jest w nim mniejsze prawdopodobieństwo, że on, prawda, nam y, wypadnie. Po drugie, nawet jeśli to się już stanie, to mniejszy koszt poniesiemy z tego powodu. Dziewiątą grupą, według mnie, są, są nastolatki, które często zdarza im się, że to Osoby przebywają w jakichś zatłoczonych miejscach, chaotycznych otoczeniach. Mogą też mieć kontakt z jakimś agresywnym zachowaniem, wdawać się w jakieś bójki. I z tego powodu zniszczenie takiego telefonu również dla takich osób, no nie będzie jakimś wiadomo, takim ciężkim ciosem, jak zniszczenie jakiegoś najnowszego iPhone'a 13, 14, 15. ostatnią grupą osób są osoby uzależnione w ogóle od telefonu, tak uzależnione od, od social mediów, które, jak sobie tutaj można zobaczyć, w aplikacji jak często się używa ten telefon, więc screen on time tam też widać pick-ups, także ile razy podnosiliśmy te, mi ten telefon. Jeśli to są osoby, jeśli są osoby, które nie, nie wykorzystują telefon do pracy, a mają i tak tych pick-upów, nie wiem, 100, to uważam, że w ogóle kupienie takiego telefonu właśnie z mniejszym ekranem na pewno pomoże im walczyć z tym, tym ich uzależnieniem tak, od telefonu. Bo taki ekran nie będzie ich zachęcał tego, żeby ciągle na niego patrzeć, taki wielki, piękny, jasny ekran um, z promotion jeszcze i z always on display. Tylko zwykły telefonik, który sobie tam jest gdzieś spokojnie leży i nie ma jakiegoś super wielkiego, wielkiej chęci po prostu używania go. I ogólnie dla tej grupy osób polecałbym właśnie tego iPhone'a, albo iPhone'a jakiegoś 8X SE 2020, może ten 13 mini, jeśli już ktoś naprawdę chce wydać więcej, a chce mieć po prostu mniejszy telefon, albo iPhone SE 2022, albo iPhone 11. To było na tyle w tym filmiku, dajcie znać, czy podobała Wam się moja recenzja długoterminowa tego iPhone'a 12 mini i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, hejka!